Witam Państwa, Michał Trzaśniewski. Zapraszam na serwis informacyjny. Dzisiaj 1 marca, czyli Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości państwowe i społeczne odbyły się między innymi na cmentarzu wojskowym na Powązkach, na tak zwanej Łączce. Tam w latach 1945-1956 do bezimiennych dołów wrzucano pomordowanych przez komunistów, często w więzieniu mokotowskim. Oni, żołnierze powstania antykomunistycznego, tego najdłużej trwającego w dziejach, bo prawie 20 lat, powstania, w którego szeregach znalazło się blisko 200 tysięcy wolnych Polaków. Jeżeli uznamy, że Polska po 45 roku była krajem wolnym, to wówczas bohaterami Polski staną się tacy ludzie jak Bierut, Moczar, Stefan Michnik czy Helena Wolińska. Jeżeli odpowiemy sobie przecząco na to pytanie, to wówczas bohaterami Rzeczypospolitej na wieczne czasy pozostaną Łupaszka, Zapora, Inka, Ogień, Zagończyk, Orlik i tysiące innych. My obecni tu znamy odpowiedź na to pytanie. Wyklęci, tacy jak Danuta Siedzikówna-Inka i Witold Pilecki, mają być wykreśleni z podręczników, przypomniał prezes Fundacji Łączka Tadeusz Płużański. Chodzi o zmiany w nauczaniu historii, które zapowiedziało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Co takiego zrobiła Danuta Siedzikówna-Inka, sanitariuszka 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, która została zamordowana w wieku 17 lat, a przecież to jest symbol, istota niezłomności. Ta istota streszcza się w słowach. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Ona zachowała się jak trzeba, bo nie wydała swojego dowódcy, majora Zygmunta Szędzielarza, pseudonim Łupaszka. Do tego ją zmuszali, ale ona postanowiła, że tego nie zrobi. W czym przeszkadza Witold Pilecki? Dlaczego trzeba go wykreślać? Polski wywiadowca, ochotnik do Auschwitz, potem ochotnik do Warszawy, wrócił tutaj 8 grudnia 1945 roku razem z Marią Szelongowską. Potem do grupy rotmistrza Pileckiego dołączył Makary Sieracki czy mój tato Tadeusz Płużański. Z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych przypomnijmy Zbigniewa Matysiaka, pseudonim Cowboy. Walczył on w oddziale Zapory na Lubelszczyźnie. Zmarł w 2018 roku. Wcześniej, rok przed śmiercią, udzielił wywiadu Telewizji Republika. My jesteśmy żołnierze wyklęci, nie przeklęci. Język polski ma tak głębie, rozumie pan, swojej języka polskiego, dlatego mówią, że jest trudny. Dlaczego my? Bo nas nie ludzie, rozumie pan, przekleli. Znów przyszli te takie, nie takie syny. Znów będą we wsi rabowali, gwałcili i coś robili, nie. Tylko siedzą ludzie w oknie i was idzie dwóch, trzech. Znów idą, mówi, wyklęci. Gdzie dzisiaj się prześpią? Kto im dzisiaj coś da ciepłego do jedzenia? Bo ja pana kocham, ale ja się boję. Rozumie mnie pan? Jak się na drugi dzień sąsiad powiedział, że pan, ja u pana byłem i pan mi dał kolację, to pan dostawał 8 lat więzienia. Z chałupy pana wyrzucali, dom potrafili spalić. Rozumie pan za to?
na Narutowicza, agentka gestapo, młoda dziewczyna, zastrzelona przez Ikara na placu katedralnym w Lublinie, w środeczku miasta. Zastrzelony facet, Polak, konfident, na ulicy Zielonej w środku miasta. Stolarz, trumniarz, zastrzelony, konfident. Proszę pana, tylko zabicie kogoś, to nie było tak, o, przyszedł, słuchaj, Wacek, idź go zastrzel. A, bo to kawał gnoja. Nie, proszę pana, za czym się dostał ktoś karę śmierci i ten wyrok zapadł do wykonania, minimum 2-3 miesiące była inwigilacja. Ja całe życie kowboja udawałem i stąd został przy mnie pseudonim kowboj. Dlaczego kowboj? Kowboje byli dla mnie zawsze szlachetni, zawsze dzielni, zawsze wspaniale strzelali. I te rzeczy mnie kręciły, rozumie pan? Ja jak miałem 6 latek, to moja babcia, bo tylko babcia była w domu i mnie chowała, to proszę pana, to do łóżka nie śpiewa, nie o kopciuszku, o wilku, o tym mi nie czytała, tylko czytała, mając już niecałe 7 lat, trylogię Krzyżaków. Panie, ja tam wyniosłem tamtych ludzi, do siebie przyjąłem, jacy oni byli. Jacy byli ci micice, proszę pana, te wołindyjowskie, to wszystko. Jacy oni byli szlachetni. Jak on pod to bramo oślepły stał i szukał swojej córeczki. W Moskwie odbył się pogrzeb Aleksieja Nawalnego. Przywódca rosyjskiej opozycji został zamordowany 16 lutego w więzieniu za kołem podbiegunowym. Nabożeństwo pogrzebowe trwało zaledwie 20 minut. Do cerkwi zostali wpuszczeni wyłącznie bliscy i krewni Nawalnego. Następnie pochowano go na cmentarzu borysowskim. Trumna została opuszczona do grobu przy akompaniamencie piosenki My Way Franka Sinatry. Następnie stojący w pobliżu ludzie sypnęli na nią garść ziemi. Orkiestra zagrała muzykę z filmu Terminator 2. Współpracownik antyputinowskiego opozycjonisty Leonid Wołkow przypomniał, że Nawalny wielokrotnie nazywał tę produkcję największym filmem wszechczasów. Na uroczystości przybyła m.in. ambasador USA w Moskwie, Lynn Tracy. Pojawili się tam też inni dyplomaci z wielu krajów, w tym ambasador Polski w Rosji, Krzysztof Krajewski. 16 lutego Aleksiej Nawalny zmarł po spacerze w więzieniu. Według oficjalnego komunikatu poczuł się źle i umarł. Według jego współpracowników został zamordowany. Na Śląsku od dzisiaj funkcjonuje jedno z ministerstw. Chodzi o resort przemysłu z siedzibą w Katowicach. Jego szefową została Marzena Czarnecka. Pragnę państwa zapewnić, że to Ministerstwo Przemysłu będzie się zajmować nie tylko i wyłącznie górnikami, tak jak się powszechnie w prasie mówi, ale również mamy w swoich zasobach już w tej chwili, jak państwo wiecie, ukazały się na stronach RCL-u ustawa działowa o surowcach energetycznych, czyli przedmiotem działalności będzie nie tylko górnictwo i hutnictwo, ale również gospodarka ropą, gazem i oczywiście polityka atomowa państwa polskiego. Wobec tego działalność będzie rozszerzona nie tylko i wyłącznie na działalność lokalną, ale również całego państwa polskiego, więc to nie tak, że zarządzamy tylko i wyłącznie Górnym Śląskiem. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę, a za chwilę rozmowa Łukasza Jankowskiego.